Cześć, witajcie. Ja to jak to ja, nie byłabym sobą, gdybym czegoś nie wymyśliła. Jak widzicie, mam piękne nakrycie głowy, sygnalizujące, że będę coś wyczyniać w kuchni, że będę coś gotować. Więc pokażę wam w tym filmiku, jak przygotowuję sos beszamelowy. Sos beszamelowy, który można bardzo łatwo przypalić, więc jeśli jesteście początkującymi kuchcikami lub dziuniami, czyli wszystkimi, które mają długie paznokcie i po prostu bambu, dziękuję, że się roześmiałeś z tego tekstu, że tak właśnie ten. Będziemy dziś gotować prosto, po śląsku, czyli po prostu z przytupem. Czyli po prostu powstanie sos beszamelowy nieprzypalony, o odpowiedniej konsystencji i smaku. Zapraszam. Także tu właśnie widzicie wszystko to, co będzie potrzebne do wykonania sosu. Sos musi być wykonany z islandzkiego mleka, islandzkich jajek. I włączyłam nie tą płytę w ogóle, co trzeba z przyzwyczajenia. O tą włączymy. Musi być islandzka mąka, która nie rośnie na Islandii. Islandzka cytryna też nie z Islandii. Także jak macie inne jajka, nie islandzkie, też wam wyjdzie. Więc co robimy? Jeszcze sobie jedną miseczkę przygotuję. Rozgrzewamy garnek. Do garnka musimy dać masło. Masło, które ja mam o tu. W takim właśnie pojemniku, żeby mi muchy nie siadały do masła. Rzucamy masło, tak łychę. Dobra, to musi się tu oddzielić, nie będziemy czekać. Do tego potrzebne jest mieszanie, które pojechało do zmywarki i właśnie nic nie mam ciekawego do mieszania, ale jaja. Nie ma nic, kuchnia pełna niespodzianek. Ja to zawsze mówię, że u mnie wszystko jest możliwe. Będziemy mieszać chyba o tym. Widzicie, jak to jest? Zmywarkę trzeba mieć na miejscu w domu, a nie wozić po zmywarkach się. Będę tym mieszać, nie lubię tego. Jeszcze cały czas szukam. O, jest. Dobra, mam. Będzie ten. To lepsze. To lepsze. O, tym fajniej się miesza. Co prawda mój jest pęknięty, stary. Stary trupik, ale działa. Ważne, że działa. W przepisie podają, żeby dać 1,5 szklanki mleka. A ja chcę zrobić trochę więcej. Więc wam powiem, nie będę się przepisem za bardzo sugerować. Przepis jest tylko podstawą. 2 łyżki masła, widzieliście, ja dałam mniej masła, żeby to było mniej tłuste. Masło się zaraz zacznie palić. Dodajemy mąkę. Piszę 2 łyżki, to ja dodam nawet więcej, dlatego akurat wszystko wrzucę. Dlatego, że ja chcę zrobić troszeczkę więcej, jak jest w przepisie. A że jest w przepisie tak, jak jest, to nie znaczy, że ja nie mogę sobie tu parametrów pozamieniać. Trochę za gęste wyszło, ale to dobrze. Takie ma właśnie dla mnie być. I dolewamy te 1,5 szklanki mleka, które powinno być podgrzane, żeby nam się właśnie tutaj ta zasmażka nie zgrudkowała. Jak widzicie, ja daję mleko zimne z lodówki. Ono się zaraz podgrzeje i w czasie mieszania to wszystko będzie się ładnie robiło. Nie będę się bawić w szklankę. Chcę mieć tyle sosu. Grudek już nie ma. I teraz trzeba to mieszać, ponieważ jest mąka i za moment to się zacznie ścinać. I jak się zacznie ścinać, to jest właśnie ten moment, kiedy można przypalić. Musimy dodać sól i ja się bawić w kręcenie tutaj nie będę. Nie będę nic wkręcać, po prostu sypnę sobie o tak soli.
więcej sypnę, bo jest to sól, która mniej soli w soli jest. Jeżeli nie wiecie, są takie sole, w których nie ma soli. Do tego potrzebujemy, no już pokręcić, pieprzu trochę, dużo nie daje. I do tego damy gałkę muszkatołową, właśnie o. Gałka musi być, ona nadaje bardzo fajny smak. I przygotuję sobie w tym czasie mieszania dwa żółtka. Dwa żółtka, które mają być takie do zagęszczenia jeszcze. Do zagęszczenia właśnie mają być żółteczka, bo żółtka fajnie zagęszczają. Ci, co nie wiedzą, to jak się robi różne sosy, to też są takie właśnie, że się dodaje żółtko, żeby sos nam się ładnie zagęścił. O, tu obcinamy takie coś. Takie coś nazywa się halazy i halazy nie są nam zupełnie do niczego tu potrzebne. Są twarde i nieprzyjemne. Z białka można sobie zrobić te, jak one się nazywają, bezy, marines, czyli bezy. I zaraz żółtka dołożę, jak się trochę to podgotuje. I wcisnę sok z cytryny. O, sok z cytryny mogę sobie tu przygotować w międzyczasie. Na sitko, gdyż nie chcemy pestek mieć w sosie. Ja i moje sprzęty. Bardzo lubię takie różne fajne ułatwienia życiowe. Czyli wyciskarki. O. Tu jeszcze jest soku trochę. Ta wyciskarka jest taka sobie, wam powiem, nie jest jakaś taka specjalna. Muszę sobie inną kupić. I właśnie później, patrzcie, jak wpadła pestka. Ale jaja, co? Będzie pestka. Kto ją znajdzie, ten zostanie szczęśliwcem. Okej. Soku dam więcej, ponieważ jak jest więcej soku, to fajnie smakuje, takie kwaskowate. I dlatego mi się trochę w tej chwili to rozrzedzi. Tu mi trochę niewygodnie jest, bo się między tą gorącą płytą, a kuchenką, a lodówką mocuję z tym. O. I właśnie dlaczego mówiłam, że gotowanie czasem jest brudne, widzicie? Wszystko się ubrudziło, ja również. Okej. No, więc tu się bardzo dobrze to już, widzicie, zagotowuje. Piszą w przepisie, żeby do gotującego się już dać te żółtka, a ja oddam do takiego, żeby się dobrze rozmieszało. Sok z cytryny wleję, żeby się wszystko też już mieszało. I co jeszcze? Już nic. Tak, dałam dosyć dużo mleka, zmniejszę płytę, żeby już się tak nie grzała. Na kawę jutro będzie, czyli nie jest źle. I cały sos już powstał. Cała filozofia sosowa jest wykonana. Mam nadzieję, że... Hej, mnie widać kawałek. Mam nadzieję, że wam się podoba ten filmik właśnie. Ja w moim nakryciu głowy, gdyż ja gubię włosy i wam powiem, że znajdowanie włosów po prostu w jedzeniu nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy, którą byśmy chcieli znajdywać. Już lepiej znaleźć pestkę z cytryny. I po prostu ja zdecydowałam się kiedyś na zakup właśnie takiej czapki kucharskiej. Okej, to jest właśnie rzadkie w tej chwili jeszcze, bo się nie zagotowało. I to też zgęstnieje przez noc. Tutaj kawałek białka był, to nic nie przeszkadza. Przez noc zgęstnieje i potem właśnie dlatego mi się go dobrze rozsmarowuje na lasagni. On nie ścieka. Ani nic. Mogę wam jeszcze pokazać, bo kamera jest unieruchomiona, że tu mam tego dorsza. Będę go jutro gotować na parze najlepiej. On był moczony dzisiaj cały dzień w wodzie.
Zmieniałam wodę, żeby odsolić go, ponieważ wtedy lasagna jest niejadalna, jest tak słona. Bo po prostu to jest ryba tylko przełożona solą i no. I lasagna wychodzi masakrycznie słona do wyrzucenia kiedyś, bo stwierdziłam, że sobie ugotuję taką lasagnę, a potem się okazało, że jednak jest za słone. No, tak trochę ja siebie pokażę, bo przecież mam tę czapkę, to muszę się poreklamować w mojej czapeczce. Widzicie, jest godzina w tej chwili 20:40 i Wenusik ma energii, huhu, i Wenusik zupełnie inaczej wygląda wieczorem. Wenusik po prostu żyje w tej chwili, jest godzina wenusowa, jak planetę widać w nocy, tak mnie też widać w nocy. Gadam jak zwykle dużo. Ale to dla was, bo ja wiem, że lubicie jak ja gadam, a sos cały czas pilnuje, ponieważ jak sos pilnuje, to nie przypali mi się, bo trzeba niestety w kuchni pamiętać, mieć pamięć. Ze sklerozą to nie można iść do kuchni. Na sklerozę polecam wam różnego rodzaju minutniki. W kuchence też mam minutnik i jak gotuję nawet wodę i siedzę w sypialni przed telewizorem lub na komputerze, to wam powiem, włączam minutnik nawet na 3 minuty, bo zdarza mi się po prostu tak zapatrzeć, że za chwilę nie pamiętam. I naprawdę, minutniki to jest rewelacja, to jest naprawdę podziękowanie dla technologii, że ktoś wymyślił takie zegarki. Mam jeszcze minutnik, kiedyś wam chyba pokazywałam, on gdzieś tu jest, był stary, nie używam go. O, tu jest mój stary minutnik. Taki zabytek, retro, jeszcze taki sam zielony, tam gdzieś wysoko jest. O, sosik mi się zagotował, piękne bąbelki są, tak, bąbelkuje mi tu i już wam pokazuję. No, tak właśnie bąbelkuje, wszystko elegancko jest. Elegancja Francja i sos do wystudzenia. I na jutro już gotowy sosik jest. Także sosik gotowy, ja przygotowana w mojej czapeczce, w moim meloniku tutaj, o. Mogę iść do pracy, bo żeby mnie przyjęli. Ładnie się dla was ubrałam, postarałam, żeby włosów nigdzie nie było. Włos z głowy nie spada. Także lajkujcie, subskrybujcie i wam włos z głowy też nie spadnie. Trzymajcie się, na razie, cześć!